stop, jedziesz za szybko. Czy ty w ogóle nie powinieneś już być na emeryturze? Chyba ty. Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale 6533. Polis 4x4 zestaw z 1992 roku. Jest to zestaw, który trafia nam się dzisiaj w serii słusznej jakże najbardziej na polskim Legotubie, czyli KBL, czyli kiedyś było lepiej, czyli serii, gdzie sprawdzamy, czy kiedyś faktycznie było lepiej, czy klocki były lepsze niż te, które dostajemy dziś. No i moi drodzy, mówię, trafia nam się dziś zestaw z 92 roku, więc prawie 30-latek. Jest to jakże prosty wóz policyjny, klasyczny do bólu aż dla tamtych lat, chociaż mogłyby to nas trochę dziwić czarne drzwi, bo nawet wtedy białe były bardziej, tak powiedziałbym, w normie. No niestety z racji wieku tutaj klocki no lekko już pożółkły, co widać, ale no mnie to nie dziwi, no niestety tak się zachowują białe klocki Lego, ile inne kolory nie, bo widzimy czarne, ok, szary minimalnie może, ale biały tak się bardzo brzydko zachowuje, także i tu nie do końca ma znaczenie, czy to jest w pomieszczeniu otwartym, zamkniętym, ale dość już przynudzania, moi drodzy, skupmy się na zestawie. Był on na zwykłych, widzimy tutaj, nie ma żadnych resorów, na zwykłych tutaj kołkach, na zwykłych ośkach. Jedno to duże podwozie posiadał, nie miał on niestety otwieranej maski, byśmy tutaj sobie mogli zajrzeć do środeczka, no nic się tu nie otwierało, a wręcz przeciwnie, było to zrobione, o spójrzcie, w taki sposób, że no niestety mogliśmy otworzyć to tylko i wyłącznie tak. Dziś by to jakoś fajnie chyba jednak szczepiło, żeby nam tutaj tak nie było tej możliwości tułażenia. U góry oczywiście dwa koguty niebieskie, bo wtedy jeszcze tylko koguty były niebieskie. Posiadał on w środku kokpitu właściwie tylko i wyłącznie kierownicę, nic więcej, nawet fotela. Sam hipas natomiast wyglądał tak, no klasyczny dla tamtych lat policjant. O ile nadruk na torsiku zachował mi się bardzo ładnie, znaczy mi, to on poszedł oczywiście na mój sklep przystanklocków.pl, także nie zachował mi się ten set, to jest KKBL, a nie KKK. Niestety buźka niestety mu już się dobrze nie zachowała. No cóż, prawie 30-latek, no stąd te żarty na początku w intro o tej jego emeryturze, moi drodzy. No powinien już być, wiecie, wiek Lego powinien się jak wiek psów mnożyć, razy 7 co najmniej. Tutaj oczywiście drzwiczki, jak mówiłem, czarne, one się tak otwierały i okej. Drugie również oczywiście nam się tutaj świetnie otwierało, dając nam dostęp. Dziś właśnie Lego rzadko daje takie dostęp przez drzwi, więc tu bym to absolutnie docenił. Z tyłu również posiadał on, jak widzimy, o, znaczek na drogę, wiecie, że wypadek, że coś się stanęło, się coś tam. No i dwa takie hopki, o dziwo, w kolorze niebieskim, takim w sumie policyjnym, aczkolwiek z żółtym światełkiem, więc widoczne to powinno być z daleka od początku, prawda, wypadku postawione, nie powinno powodować kolejnych kolizji. Światło było tylko czerwone, brak tu światła kierunkowskazu, no to fakt, dziś Lego bardziej dba o te detale, no i tutaj jeszcze taka zabezpieczająca bariereczka, moi drodzy. No i cóż tu możemy powiedzieć w sumie o tym secie? No możemy o nim powiedzieć faktycznie dużo. No na pewno to, że klasyka lat 90. wczesnych, no to jest tutaj jak najbardziej objawiona. Czy faktycznie kiedyś było lepiej? W tym przypadku może niekoniecznie, bo ile faktycznie te drzwi, że się nam samo otwierają, są lepsze, tak jednak tutaj te hopki zarówno mogły być robione lepiej, tak i dzisiaj jednak jest to chyba fajniejsze, że auta mają kierunkowskazy, a nie tylko czerwone takie toporne, duże światła, to jednak było fajniejsze. Podwozia, jak widzimy, kiedyś były jednym dużym klocem, dzisiaj też są, aczkolwiek trochę innym, więc jednak tu trzeba by się zastanowić, czy kiedyś faktycznie było lepiej. Dalej ten zestaw jest mega ciekawostką, fajną do zabawy i wiadomo, że nawet wtedy tak te auta policyjne nie wyglądały na świecie, po prostu była inna umowność Lego co do wyglądu aut. Dziś absolutnie takich modeli by raczej nie wydano, dziś się idzie jeszcze bardziej w tą realność, niż w coś takiego. Moi drodzy, no ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję, kolejny wspólny KBL, to już do waszych komentarzy, do waszej decyzji zostawiam, czy kiedyś było lepiej, czy nie było lepiej, czy po prostu miało to swój urok, przynajmniej ten zestaw, który fajnie, że był, ale fajnie, że już go nie ma, czy fajnie, że był, ale fajnie jakby wrócił. Piszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o takich setach. Wtedy większość aut była robiona na taką właśnie oto, taki oto szablon, można by powiedzieć, więc tutaj, wiecie, mnie to nie szokuje, ale wy, młodzi widzowie, możecie mieć tu jakieś dziwko lekkie, dlatego czekam na wasze komentarze, co sądzicie o takich autkach. Jednak gdyby raz na jakiś czas jakieś takie autko wyszło, to bym nie pogardził, moi drodzy.
Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Nie zapomnijcie, że jeżeli lubicie stare autka, to na wielu filmikach były stare autka. Nowe autka oczywiście również też były, a super autka były na przykład w grze LEGO City Undercover, która zresztą już na moim kanale gamingowym dobiegła końca. Ale by przede wszystkim być jak najbliżej mojej osoby i starych światów, zostawcie tutaj subskrybencję i dzwoneczek. Wtedy niczego w życiu nie przegapicie. Dzięki, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!